Już za niedługo zacznie się FIFA 23. Znamy już wiele kart, więc w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najlepszych zawodników na start do FIFA 23. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, dobijamy standardowo do 300 łapek w górę. Zostawcie także subskrypcję. Oraz tutaj macie nazwę mojego Instagrama, a link do Discorda macie oczywiście w przypiętym komentarzu. A pierwszą kartą jest karta Renato Sancheza, naprawdę zawodnik tym w tym 23 będzie wyglądał bardzo dobrze i do tego wiemy, że jest to bardzo grywalna karta, jeżeli chodzi zawsze o Ultimate Team. Zobaczcie na jego statystyki, praktycznie wszystkie powyżej 72, więc jako taki centralny pomostnik będzie to naprawdę bardzo dobra karta i do tego wiemy także, że będzie łatwo go połączyć z piłkarzami z Portugalii, czy także z ligi francuskiej. mnie to będzie karta warta, no. Na początek myślę, że z 10-20 tysięcy, patrząc jakie ceny były w FIFA 22, ale nie oszukujmy się, ale karta wygląda naprawdę znakomicie. I teraz przechodzimy do nowego nabytku FC Barcelony, a jest to Rafinha oraz jego karta FIFA 23. Jeżeli chodzi o jakiegoś skrzydłowego, właśnie z Ligi Hiszpańskiej, albo jeżeli będziecie potrzebowali jakiegoś dobrego Brazylijczyka, to Rafinha jest wręcz idealne. FIFA 22 jego karta na początku naprawdę dawała radę, a teraz jeszcze z lekkim upgrade'em jeden będzie ona jeszcze lepsza. Statystyki także bardzo spoko, jak to już mówiłem, szybki. Z fajnym dribblingiem, także widzimy strzały oraz podania, jak na sam początek wyglądają bardzo dobrze, więc jestem pewny, że po prostu Rafinia będzie grywalny oraz użyteczny w FIFA 23. A czy wy się ze mną zgadzacie, oczywiście napiszcie w komentarzu. I zostając jeszcze przy zawodnika Hewce Barcony, nie możemy pominąć oczywiście Arauko i jego świetnej karty FIFA 23. Według mnie może być to jest z najbardziej grywalnych, właśnie środkowych obrońców w tej grze, jeżeli chodzi o tych takich niżej ocenionych. Zobaczcie te statystyki: 82 tempa, 84 obrońców. Oraz 82 fizyczności. Te podania w dalszym etapie gry mogą troszkę wykluczyć, właśnie, Urugwajczyka, Aczkolwiek, jak to w dzisiejszym odcinku, a sam początek uważam, że naprawdę stoper FC Barcony może dawać sobie radę i raczej będzie on dawał. Wiemy, jakiego karta na przykład Team of the Season sobie radziła w FIFA 22 i także uważam, że to będzie no, z takim upgrade'em bardzo użyteczny obrońca. No i ja na pewno tym zawodnikiem będę chciał zagrać w FIFA 23. Już teraz obiecuję ostatni zawodnik Barcony w tym odcinku, a jest to Pedri. Zobaczcie sami na karcie. Hiszpana, kolejny bardzo świetny centralny pomocnik. No, w tym roku niejako się ta jego karta. Grywalna nie była zwykła, już prędzej Future Star albo Team of the Season miał bardzo dobre. Aczkolwiek karta z takim overallem i takimi statystykami w FIFA 23, no po prostu dawać radę musi. Więc uważam, że będę młodziutki Hiszpan, tak samo jak wymiata w prawdziwym, czy tak samo będzie na początek, a nad myślę, że z takimi statystykami w dalszych fazach FIFA 23, no bardzo dobry dribbling, także szybki jak na pomocnika, więc no wszystko czego po prostu centralny pomocnik potrzebuje i myślę, że wiele osób będzie go wykorzystywało, w tym na pewno ja, bo jestem kibicem Barcelony i po prostu tak to działa. I teraz przechodzimy do mojego ulubionego zawodnika w FIFA, którego zawsze używam w moich starterach, kto mnie dłużej ogląda ten, o tym na pewno wie, a jest to Gabriel Jesus, który no, dostał także... Nie dostał w sumie upgrade'a ja przy obecnej ocenie, czyli 83, więc tutaj nie będę was w błąd, aczkolwiek na no, jego statystyki wyglądają no wyśmienicie. Tutaj jedynym minusem jest to, że Brazylijczyk ma trzy gwiazdki słabszej nogi, aczkolwiek na sam początek też tak się nie liczy. I po prostu no, według mnie nowy nabytek arsenalu, który naprawdę jest w świetnej formie, w tym sezonie będzie dawał radę. No szybki, dobry dribbling, do tego jeszcze silne podania oraz strzał na bardzo fajnym poziomie, więc czego po prostu chcieć więcej od tego zawodnika, no. No, w każdej FIFA ten piłkarz się sprawdza, i to jest wręcz niemożliwe, żeby FIFA 23 piłkarz co nie dawał rady, więc no to jest taki pewniak, jak jeżeli chodzi o startery. No i na przykład z takim Rafiną, którego wam pokazywałem, będzie się fajnie łączył, więc naprawdę mogę wam go śmiało polecić. Bo co FIFA tym zawodnikiem gram i jak to już mówiłem, daje radę. No i teraz przechodzimy do giganta, jeżeli chodzi o FIFA 23. Patrząc po tej samej karcie i statystykach, już można stwierdzić, że to będzie, no, karta, która często będzie nam uprzykszała życia. Jest to Tomori, który będzie miał 84 over a tempo tego zawodnika na zwykłej karcie będzie wynosiło 86, że to będzie droga karta, to jestem pewny. Aczkolwiek tak, że nie przesadzajmy, że będzie ona kosztowała 200-300 tysięcy, no ale robi ona naprawdę wrażenie. Obrona 86, fizyczność 81, no czego po prostu chcieć więcej? Jako piłkarz ten jeszcze grał cały czas w Chelsea, to już w ogóle byłaby to bardzo droga karta, aczkolwiek jak na. Sam początek, jakiś pierwszy, drugi tydzień, to mi się wydaje, że już większość będzie mogła sobie taki zakup pozwolić. No i co, no to Mori naprawdę świetna karta, no tej, nic więc nie trzeba chyba dodawać. To tempo, jeszcze z jakimś stylem gry, które będzie wnosił ponad 90, może być naprawdę, no, wręcz znakomite dla Was. Pewnie też nie dla Was, jeżeli ktoś będzie miał go w składzie, no, bo no, to jest karta, którą no, dam serenkę ucień, że dużo osób będzie wykorzystywał w FIFA. No, i naprawdę karta ta robi wrażenie. I ostatnim już zawodnikiem w tym odcinku jest to największego upgrade'a FIFA 23, i tak się prezentują jego statystyki: 91 tempa, 87 driblingu, 78 strzelania, też silne, oraz zawodnik, który potrafi podać. Więc tak te statystyki wyglądają tutaj temu zawodniku, i po prostu trzeba zmienić pozycję z lewego, skrzydłowego napastnika z tą nową kartą. Zmiany pozycji, i no, na napadzie, może być to, no, świetna karta. No, bardzo szybki. Silny do tego, dobry drybnik. No czego chcieć więcej od takiego napastnika Chociaż nawet na skrzydle mi się wydaje, że Portugalczyk może dawać sobie oczywiście radę Więc naprawdę wygląda to bardzo fajnie No i leo, także do jakiegoś starteru i mi się wydaje, że może być to zawodnik w mecie gry tak naprawdę, będzie dawał sobie radę i patrząc po tym jak będzie wyglądała Serie A w tej Fifie, czyli Fifa 23 jestem w wielkim szoku. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się oczywiście spodobał, a jeżeli tak nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem i słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, do usłyszenia i cześć!